Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza sponsor programu. Skład opałów Lubin, ulica Kolejowa 9. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1. Informacje sportowe, Katarzyna Szatkowska, zapraszam. Zespoły występujące w T-Mobile Ekstraklasie rozegrały 19. kolejkę spotkań. W Łodzi miejscowy Widzew podejmował KGHM Zagłębie Lubin. Spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Bramek nie obejrzeli również kibice zgromadzeni na stadionie przy Alei Orła Białego w Legnicy. Piłkarze pierwszoligowej Miedzi podzielili się punktami z kolejarzem Stróże. Ostatnią kolejkę w rundzie zasadniczej rozegrały zespoły występujące w PGNiG Superlidze Piłkarek Ręcznych. KGHM Metraku Zagłębie Lubin na zakończenie tej części rozgrywek rozgromiło na własnym parkiecie Ruch Chorzów 34-19. Do przerwy było już praktycznie po meczu. Miedziowe prowadziły różnicą 9 bramek i nic nie zapowiadało, że gra Ruchu się poprawi. W drugiej połowie podopieczne Bożeny Karkut jeszcze bardziej wypunktowały rywalki i wygrały różnicą aż 15 trafień. Zadowolona jestem z dwóch punktów i zadowolona jestem z tego, że zespół Zagłębia podszedł od pierwszej do ostatniej minuty poważnie do tego spotkania. To był taki dobry mecz, jeżeli chodzi o formację obrony, bo stąd pozyskaliśmy wiele piłek, ale cieszy mnie też oprócz tego, co jest naszą wizytówką, czyli kontry pośrednie czy bramki z środka po straconych bramkach. No, cieszy mnie też dzisiaj, że w końcu mogłam skorzystać chociaż na chwilę z Klaudii Pieleś, która od dłuższego czasu miała problemy zdrowotne i mam nadzieję, że do playoffów jakoś powoli z powrotem posklejamy skład. Znakomite zawody kolejny raz rozegrała Karolina Semenik-Olchawa. Tym razem rozgrywająca KGHM Metrako Zagłębia Lubin do bramki rywalek trafiała aż 10 razy, będąc najskuteczniejszą zawodniczką spotkania. Jestem szczególnie zadowolona z poziomu, jaki zaprezentowałyśmy dzisiaj, bo od początku meczu narzuciłyśmy własny styl gry. Grałyśmy fajnie dla oka, myślę, dla kibica. Nasza gra układała się bardzo szybko. Przede wszystkim agresywnie w obronie, z czego padały łatwe bramki z kontry. W drużynie z Chorzowa wystąpiła Monika Migała, skrzydłowa niebieskich, która jeszcze 2 sezony temu reprezentowała barwy Zagłębia, z którym zdobywała medale Mistrzostw Polski. Powrotu do Lubina do udanych nie zaliczy. Zagłębie dzisiaj było o 2 klasy lepsze od nas. Zagrały świetnie w obronie, tak jak zawsze. Gram tutaj 5 lat, więc wiem coś o tym. My natomiast popełniamy bardzo prostych, takich niewymuszonych błędów. Strata piłek, dlatego Zagłębie nas kontrowało i wynik jest taki, jaki jest. No jest mi przykro, że to jest kolejna nasza przegrana. Nie były takie cele, walka o utrzymanie. Po spotkaniu swego rozczarowania nie krył także szkoleniowiec niebieskich. Zenon Łakomy stwierdził, że jego zawodniczki są po prostu zbyt słabe, aby rywalizować z najlepszymi zespołami w kraju. Zdaję sobie sprawę, jaka różnica nas dzieli między Zagłębiem a drużynę, którą prowadzę. Natomiast jako trener patrzę też na to, przepraszam, na to, co wyprawia, co grają moje zawodniczki. No niestety dzisiaj, a było tak, jak było. Do fazy play-off KGHM Metraka Zagłębie Lubin przystąpi z trzeciego miejsca. Rywalem Miedziowych w ćwierćfinale będzie derbowy przeciwnik KPR Jelenia Góra. Przedostatnią kolejkę spotkań rozegrali piłkarze ręczni. W Głogowie Chrobry podejmował Tauron Stal Mielec. Głogowianie przegrali 30-32 i zagrają w fazie play-out. Niezwykle cenne punkty w kontekście walki o fazę play-off zdobyli szczypiorniści Zagłębia Lubin. Podopieczni Dariusza Baburka wygrali na własnym parkiecie z Czuwajem Przemyśl 36-32 i zachowali szansę na grę w najlepszej ósemce. Od początku Lubinianie narzucili rywalom swój styl gry i prowadzili różnicą 5-6 bramek. Później przewaga Miedziowych wzrosła nawet do 9 trafień i wydawało się, że jest po meczu. W drugiej połowie goście nieoczekiwanie zaczęli odrabiać straty i przewaga Zagłębia stopniała zaledwie do 1 bramki. Na szczęście w końcówce Miedziowi znów odskoczyli rywalom i wygrali różnicą 4 bramek. Klucz do wszystkiego leży pewnie w głowach zawodników Zagłębia. W 28 czy 7 minucie prowadzimy
wysoko, nie potrafię powiedzieć, 7 chyba bramkami. 18-9. 9 bramkami. I tak jakby zawodnicy nasi uwierzyli, że już jest po meczu. Kto wie, jakby zakończyło się spotkanie, gdyby nie znakomita postawa w bramce Adama Malhera. Golkiper Zagłębia w meczu z Czuwajem obronił aż 33 celne rzuty rywali i bez wątpienia był bohaterem lubińskiej drużyny. Gdyby nie obrona chłopaków, na pewno by ułatwiła mi trochę też interwencję w bramce. Spodziewaliśmy się, że to będzie bardzo ciężki mecz. Wiedzieliśmy, jaki to jest mecz dla nas bardzo ważny. Był to po raz kolejny mecz o 4 punkty. Wygrana w tym meczu przybliża nas bardziej do fazy play-off. Można powiedzieć, że każdy wiedział, o co walczymy. Czuwaj, który ma tylko matematyczne szanse na pozostanie w Superlidze, walczył w Lubinie dzielnie i pokazał charakter. My przegraliśmy chyba 7 lub 8 mecz taki, w którym byliśmy o krok od punktów. No i takie nasze nieszczęście w tym wszystkim. Pyta pan o poziom. Tak jak pan trener powiedział, gra się jak przeciwnik pozwala. My to robiliśmy na tyle dobrze, że popsuliśmy szyki przeciwnikowi. W ostatniej kolejce Zagłębie zagra na wyjeździe z Powanem Zabrze. W ligowej tabeli Miedziowi i Piotrkowianin mają na swoim koncie po 16 punktów. Siatkarze Cuprum Mundo Lubin przystąpią do fazy play-off z 4. miejsca. W ostatnim meczu rundy zasadniczej Lubinianie przegrali na wyjeździe z liderem rozgrywek Czarnymi Radą 1-3. Przeciwnikiem Miedziowych w pierwszej rundzie play-off będzie Kamper Wyszków. Dwa pierwsze spotkania zostaną rozegrane w Lubinie 6 i 7 kwietnia. I to wszystko w informacjach sportowych. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWiK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.